Przygotuj się na ważny alarm pogodowy. Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Bardzo mi miło, że tu jesteście. Jest mam tylko misję... jedna droga przez burzę. I wiedzie ona. Przez burzę. I aby móc wymontować tego dokonać, izolatory. Musimy ulepszyć twoją brykę. Proszę, nie! Naprawdę, nie ma innego sposobu. Przykro mi. I ktoś to właśnie robi w moim imieniu. To fajnie. Fajnie, że nie trzeba tam... Nie trzeba osobiście wszystkiego zniszczyć. Nie wydaje mi się, że będę mógł na to patrzeć. Uwierz mi, nie będziesz. Spędź trochę czasu ze swoją furgonetką. Tak, spędź trochę czasu ze swoją furgonetką. A ja poszukam... rzeczy. Oni już tutaj trochę grają, więc myślę, że sporo z tych rzeczy już znaleźli beze mnie, niestety. Trudno. A trzeba działać w takim razie z tym, co jest. A idzie całkiem nieźle. Ledwo wszedłem do misji. To już pewnie 10 wyjdzie ci na będę dobre. Miał. Tak, w ogóle ta misja to też jest moją misją fabularną. To będzie nam potrzebne, zdecydowanie. Misją fabularną, więc... jest szansa, że zaliczę od razu dwie misje za jednym zamachem. Widzę, że tu sporo. A nie, z tego na przykład nie poleciało. Myślałem, że za każdym razem będzie leciało. Tarsowi się to nie spodoba. Ciekawe, czy oni też mają taką misję. Nie da się misję? Przelecieć przez burzę bez tego czegoś. Czy też mają taką samą misję, czy po prostu podnoszą, bo im wyskakuje, bo ja mam. Niezależnie od powodu. Fajnie, fajnie. Proszę bardzo, no... Zachwycony jestem tą misją. Myślałem, że dwa razy będę musiał podchodzić do niej. A tutaj się chyba uda za pierwszym razem. Bo idzie to naprawdę bardzo fajnie. No, wymontujmy jeszcze coś. Czemu z tego na przykład nie leci? O, 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 o! Tak jest, dwa kolejne. Jaka jest szansa, że to jest wysoce wybuchowe? Zobaczymy. Ktoś tu do mnie strzela, ale zostawmy go w spokoju. Są ważniejsze rzeczy na tej planszy. O, o, na przykład ta jest dużo, to bardzo ważna. Tam w oddali też widziałem kolejną ciekawą rzecz. A, spadłem. No, panowie, ja tu misję robię. Tak jest. Jeszcze 5. No ciekawe. Co prawda, chyba wykrzyknikami nie są zaznaczone, bo przynajmniej nie widziałem jeszcze żadnego wykrzykniku tutaj na mapie. Ale prawie każde elektryczne urządzenie mi to daje. Nie ma co robić przerwy. Tylko ciśniemy. No jak tylko zbiorę, to mam trochę zasobów, to od razu zbuduję furgonetkę. Jest to misja właśnie na furgonetkę. O, 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 tu coś widzę. I tam też jest coś dalej. Zgarnij wszystko, co nie przewodzi prądu. Nie musisz wybrzydzać. Albo nie, wybrzydzaj z całych sił. Wybrzydzam, wybrzydzam. Jeszcze jedna rzecz. Słyszę tutaj gdzieś skrzynkę. Może się pokuszę o nią. A może nie? Może to były pustaki? Tam ile fajnych rzeczy znalazłem. Tam po prawej stronie, kątem oka, zanim spadłem, znalazłem. Zaraz zobaczymy. To by było dobra wiadomość, tak jest, nie myliłem się.
Na pewno jeden z tych wszystkich wypadnie. O, nawet z pierwszego wypadł i... To wszystko, czego nam trzeba. Proszę bardzo. Ray, proszę, bądź dobra dla mojej furgonetki. Zagłaskam ją na śmierć. Hej, w tym powiedzeniu chodzi chyba o coś innego. Chyba ktoś jeszcze robi, bo ciągle wypadają. Jeśli ja skończyłem, to chyba już mi nie powinno wypadać. Ale ktoś chyba niemożliwe. Jeszcze tego nie jest. Stormchest, czekajcie, czekajcie. Jestem w drodze, nie możemy zaczynać. Gdzie wy jesteście? A, już odpalili, dobra. Jak odpalili, to nie, trudno. Miałem im tego za złe. Za to chętnie bym znalazł ciężarówkę, którą muszę obudować. Ale śrubki... Śrubki mi się przydadzą. Pozbieram im, może jeszcze nie skończyli tej misji. Chociaż byli wcześniej ode mnie. Nie, musieli skończyć. Chyba już się nikomu nie zaliczę. Oni tu byli wcześniej niż ja, a ja już skończyłem. Jak oni podnosili, to mi zaliczało tą misję. Więc skoro ja mam 30, to oni muszą już mieć więcej niż 30. W takim bądź razie... Każdy już chyba to zakończył. Nie tak. A, tak. Uratujmy ocaleńca. Pięknie spadłem, pięknie. O, meteoryt. Pewnie leciał na planszę z PvP. Z Battle Royale. Nie chcę umierać! Zostałem zaatakowany! No to nie uciekaj. Załatwione. Nie mogę. Uratować. Wynośmy się stąd. Ktoś tu idzie do ciebie? Pusto. Bojaźliwy ocaleniec. No dobra. Kilka samochodów. Słyszę furgonetkę gdzieś w pobliżu. O, idą pustaki. To o tych pustakach musiał mówić, że go zaatakowały. Podejmuję wyzwanie! Zniszczę jeszcze ten obóz przede mną, ale wcześniej zabiję pustaki. Nie ma nic gorszego jak walka z obozem, jak jeszcze jakieś dodatkowe pustaki atakują. Bardzo to przeszkadza i utrudnia życie. Ale zanim obóz, nie. To jeszcze może sobie przywołam nalot. Z materiałami. Niemożliwe. No dobra. Dobra. Spróbujmy. Może się uda. Będzie trochę amunicji. Chodźcie, chodźcie. Częstujcie się odłamkami! Jeszcze ty. I koniec, dobra. Nagroda moja. Pójdę zbudować teraz coś. Jest amunicja! A, tam w oddali jeszcze był gluchotacz. Żeby przygotować się do startu. A właśnie, zapomniałem w ogóle glucie, przydałby się. Dobra, to trochę zbuduję i pójdę. Załatwmy tego gruchotacza! Pójdę po gluglut, no ale wcześniej gruchotacz niestety. Wodny, więc mnóstwo życia, ciężko go zabić. No ale... Kto jak nie ja? Wypalacz! A konkretnie to mój żołnierz. Dobra, tutaj ktoś już też przybiegł razem ze mną. Jeszcze zabijmy może kolego z tamtej strony, te stworki. Będą nam przeszkadzać w budowaniu. No, gin, gin. Śmiało.
Chyba nie buduję, kolega. Dobra, sam się tym zajmę. Tak średnio z ustawieniem, blisko ściany. Jak jest coś blisko ściany, to ciężko zbudować piramidkę moją ulubioną. Więc nie jestem tym zachwycony. Coś wymyślę. Myślę. A może by tak? Dobra. Tutaj, kolego, robimy coś takiego. Nic z tego. Właśnie, nie mamy bluglutu, więc nie wiem, skąd będzie pierwszy atak. Zanim burza zmieni kierunek, o ile będzie zmieniała. Więc to tak wszystko na razie tak ciemno, ale zasady są początkowo podobne, więc... Nic z tego! Więc budujmy. E. Oj, kogo przeprowadziłeś? Uwaga na ściany! Wycofajcie się! Ostatnia szansa! Niemożliwe. Nie! Dobra, kolega pomaga w budowie ochoczo. Bardzo oczywiście jestem mu za to wdzięczny. Nie da się ukryć. Materiałów wydam mniej przez to, ja. Dobra, jeszcze jedno piętro. Z dachem. Oczywiście. Dach to podstawa. Gdyż czachomiotki. Czachomiotki dachu nie lubią. A jak czachomiotki dachu nie lubią, to znaczy, że dach jest fajny. Nic z tego. Niemożliwe. Wzmocnię go na trzeci poziom. W razie faktycznie te czachomiotki będą w niego strzelać, to trochę dłużej wytrzyma. Nie, nie mogę. Będzie więcej czasu na pozbycie się ich. I jeszcze tutaj zazwyczaj stawiam... O, jest bluglut, fajnie. Zbuduj umocnienia wokół furgonetki. Z czterech stron. Przygotuj się i użyj przełącznika. Stawiam jeszcze tutaj tego typu rzeczy. Taki dodatkowy daszek. Zawsze to trochę dłużej wytrzyma wszystko. Nie! Dobra, ściana do góry. I lecimy dalej. Nie, nie mogę! Nic z tego! No dobra. Niemożliwe. To można wzmocnić. Może ktoś się pokusi o postawienie pułapek. Ja bym wolał swoje przeoszczędzić, ale jak... Jak nikt nie postawi, no to będę ja musiał kilka. Zakładam, że wybudowałem wszystko, to może ktoś przyjdzie i powie: o, jak ładnie wybudowane, postawię pułapkę. No dobra. Szkielet stoi. Jakaś podstawa jest. Przydałoby się... poza dwoma bluglutami na kolejną fazę jeszcze jakiś bluglut na odpalenie syfonu. Zastanawiam się nad tym, jak ten odpalę, to boję się, że zniszczą moją budowlę. Ona jest dość blisko i burza, która się pojawi z tego syfonu, mogłaby zniszczyć. Dobra, odpuszczę. Chociaż tu jest jakiś wolny elektron w postaci bluglutku. Dobra. Idźmy dalej. O, skrzynia. Skrzynki lubię. Nie. Szczególnie takie ukryte. Może będzie jakiś fajny skarb w niej. A może mimik, bo wygląda jak mimik w sumie trochę. Kurczę. Nic z tego. No luchu, ja tu skrzynkę otwieram.
Tak, mimik. Po kraki! Nie dość, że z mimika fajna nagroda, to jeszcze na tym, po tym najnowszej aktualizacji są dodatkowe misje. I dostaję widelce. Proszę bardzo, czarny proszek, tego bardzo potrzebuję. Ale to nie z mimika, tylko z mojego zrzutu. Dobra, co z tym Bloglutem? A, tam jest anomalia. Z anomalii będą 4. To idę. Cztery Bloogluty to będzie akurat na życie. Syfon z życiem i syfon z tą. Z osłoną. Także fajna sprawa. Taka anomalia. No i z anomalii oczywiście będą nagrody. Zapomniałem sprawdzić jakie, teraz już nie sprawdzę. Jak się wyceluje w anomalię, to widać jaką nagrodę dostanę. Granat! Pozbędę się moich ulubieńców. Nic z tego. Zbieranie anomalii. Dobra, jeszcze jedno gdzieś tu jest. Tak, na górze. Także schodków trochę zbuduję. I biorę nagrody i wluglucik. O, czarny proszek, opłacało się i to bardzo. Czarny proszek to chwilowo podstawa mojej egzystencji. Potrzebny jest do gazowych pułapek, których sporo straciłem ostatnimi czasy. Wiem, że już to któryś raz mówię, ale może nie wszyscy wszystkie odcinki oglądają, więc to wam się nie spodoba. Tak samo jak nie zaszkodzi zabić te oczy. Zgiń, przepadnij, siła nieczysta wreszcie. O nie, kolejny. To już miniganem może, bo widzę dwa Bloogluty, z których jeden wygląda mi na trolla. Z trolla będą dwa, więc z tych dwóch powinny być trzy. Sprawdzimy moją teorię. Raz. Przemienię już zawczasu. Tak jest, nie myliłem się. Ej, łapcie! Wypalacz! Proszę bardzo. Nagroda. Dwa. Do widzenia. I trzy. Nie pomyliłem się tym razem. Dobra. 8 Bloglutów. 2 do samochodu, w razie ktoś nie będzie chciał wrzucić. Hej, rozwalają nam fort! Dobra, życie jest, to jest i to też jest. Czyli bieganie i osłona. Lecimy. Na deskolotce, żeby było szybciej. Tam widzę, że budowle wzrastają, więc może ktoś się zdecydował na pułapki. Cały czas wzrastają, albo na budowę, zobaczymy. Jak wrócę i nie będzie pułapek, to ja kilka postawię, tak jak już wcześniej mówiłem. Ale jest taka piękna, niepisana póki co zasada, że jak ktoś buduje, no to ktoś inny może zainwestuje w pułapki. Ojejku, ja odpaliłem nie to, co chciałem, budowanie, trudno. To z tej euforii, że ktoś zaczął budować. Ale dobrze. Nie tylko ja mam Bloogloot, tam jeszcze widzę, że kolega. Granat! Topche, Topchi. Częstujcie się odłamkami! Jego nazwę. Na pewno tego chcecie? Także Bloogloota mamy na razie pod dostatkiem. O, jeszcze widzę na horyzoncie Bloogloot. Ja mieszkam po niego wrócić, jak tylko uporam się tutaj z moimi nowo poznanymi kolegami. Dobra, wracamy po Bloogloot. Zobaczmy. Kiedyś Bloogloot nie był aż tak przydatny. Te syfony nie działały całą misję, tylko tam minutę z kawałkiem co najwyżej. Także to fajna sprawa. Nie dość, że teraz są te syfony, no to jeszcze standardowo do misji oczywiście Bloogloot się przydaje, do ocaleńców. Także ten Bloogloot stał się taki dość mocno potrzebny. O, pięknie, czarny proszek.
Teraz to już roślinek mi trochę też brakuje. Bo znaczy roślinek w sensie zioła. Nie tych kwiatków, co przed chwilą zdobyłem, tylko zioła. Ale to wszystko w swoim czasie. Pomalutku do przodu. To najważniejsze. Żeby nie do tyłu. Oj, oj, bo wypadnę. Udało się utrzymać na mapie. Cieszę się niesamowicie, ale biegnę, lecę dalej. Doskoczyłem. Ciekawe, czy wprowadzą kiedyś jakieś wyścigi na tych deskolotkach. Dobra. Życie jest na samym końcu mapy. Lecę. Bardzo się cieszę. Jak uda mi się wykonać tą misję, w sensie tą ciężarówkę, lot na błyskawicy, to nie dość, że ukończę misję fabularną, to jeszcze misję eventową. A tak lubię najbardziej. Jaki wielki ten... z tego... a nie, to niewielki. Ale z tego też by na pewno wypadło, założy się. Części, które były mi potrzebne. Dobra. To, co chciałem, to mam. Tam widzę, rubieżnik trochę wyrzucił materiałów. Zobaczę, co tam oni budują. Czy to faktycznie jest trochę pułapek, czy po prostu zbudowali dodatkowe osłony. O, hello. Jak się nadarza okazja, to biorę zdecydowanie. O, bardzo ładnie. Widzę, że zostawili jedno miejsce wolne. No to i ja się przyłączę ze swoją pułapką, chociaż może zlikwiduję najpierw te mniejsze poziomy, żeby mi tutaj nie zajmowały miejsca w ekwipunku. Proszę bardzo. O, jest. A ty co? Czemu żyjesz jeszcze? A, ogniowy zbudowaliście. Ciekawe, jak będzie ta... jak będzie... Czemu mi zburzyliście? Co to ma znaczyć? Co by tu zbudować? Oj, nie z tego. Nie ten materiał, co trzeba. No liczę, że to nie moi koledzy z misji mi taki psikus zrobili, tylko pustaki może z jakąś bombą. Co tu rzuciliście jeszcze ciekawego? Biorę, jak dają. Zakładam, że to dla mnie, skoro zbudowałem większość rzeczy. Dobra. No z tej strony nie zburzyli, tak jakoś dziwnie, tylko dwie by zburzyli. To chyba nie mogli być oni. Tutaj podoba mi się, ale na razie tylko jedna strona jest zbudowana. Niemożliwe. Tu zakładam, że ktoś będzie przychodził, to postawię to i to. Tutaj postawię zamrażającą, jeśli nikomu to nie będzie przeszkadzało. I tutaj to i to. Dobra. A teraz odnowię. Bo nie lubię mieć braków. 6. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. No, a resztę w to. 14. Nie stać mi na 14, gdyż... O, tam budują chłopaki, dobra. Wzbogacamy arsenał! Nie będę im przeszkadzał. Nie będę. A, oni chyba zburzyli... A nie, ja z tego budowałem. Dobra, nieważne. Skoro budują, to nie będę im przeszkadzał. Niech się też trochę wykażą. Ja już troszkę zbudowałem. Pójdę pofarmić w międzyczasie, póki oni tam coś budują. Metalu tam jest zawsze potrzeba, chcę sobie do bazy wrzucić pełno metalu. Jeśli widzieliście mój odcinek z przygotowań do bazy, do obrony burzowej tarczy, to na pewno widzieliście, że mam bardzo dużo tam metalu. Nie jest chyba aż tyle go potrzebne, ale mam jakiś taką manię. Lubię mieć metal w bazie. Czuć się bezpiecznie, że jak przyjdzie czas na budowanie kolejnej obrony,
to mi go nie zabraknie. A z drugiej strony, i może to jest tak naprawdę ważniejszy powód, jak farmie metal, czyli rzeczy elektryczne, muszę niszczyć, to mam i śrubki, i śrubki i nity, i te części mechaniczne. Też ich sporo leci. A one się przydają do pułapek, do broni, no do wszystkiego w zasadzie. Także przyjemne z pożytecznym. Wiksy, ty owco cała. O, i amunicja. Ale tu widzę, że chłopaki ładnie obczyścili teren z różnego rodzaju samochodów. Chociaż jeszcze część jest, co no... Podniosę już tak na wszelki wypadek, ale wątpię, żeby ktoś to jeszcze miał tą misję. Obóz. Ciekawe, co to za obóz. Może bym się pokusił o jego zniszczenie, co? Z drewna. To taki słaby raczej. Szkoda czasu i amunicji. Drewno mam pod dostatkiem. Mam pod dostatkiem żywicy. Mam pod dostatkiem desek. Także obozy z drewnem są takie... nie są na pierwszym miejscu. Póki co. Nic z tego. Jak widzi jakiś inny rodzaj pułapki, inny rodzaj broni, może drewno, może deski, może te liny, które wypadają z drzew, będą bardziej przydatne. W większych ilościach w sensie, no bo przydatne są cały czas. Tylko że naprawdę sporo tego leci. A przynajmniej ja nie posiadam braków w tej materii. No, kolejny bluglut. Można by się było pokusić jeszcze o... A nie, czekajcie. Dobra, energia. W sensie... to żółte pole, co jest stówka. Można by było to zwiększyć. Dobra, odpalę i nie będę go bronił. Bo szkoda czasu. O, chłopaki już są zaczynać. Dobra, napiszę im, że jestem w drodze. Już oleję ten bluglut. Frunę do nich. Nie rzucaj we mnie. Hej, dopiero to zbudowaliśmy! Broń furgonetki. No i zaczęli beze mnie. Trudno się mówi. Lecę w takim razie. Mamy aktywną premię! Ale jak się tam dostać najszybciej? O, była szansa, ale nie wykorzystałem jej. O, ogarniajmy to lepiej, dobra. Widzę, że gruchotacze już zaznaczają. Jestem, chłopaki. Zaraz wam to pomogę moim pilotem. Potworki widzę są z żywiołem ognia. Zaraz zmienię sobie na mój karabin szturmowy. Wdrożyć działania antygruchotaczowe! Bardzo do... O nie! Ty nie jesteś, misiu. Kto to tak to zniszczył? Chciałabym. Niszczę oczy w pierwszym tym, bo one niszczą dość mocno moją osłonę. Dobra, zmieniam na ten wodny. Dobra, on powinien sobie lepiej radzić z potworkami o żywiole ognia. Gruchotacz musi umrzeć. Proszę bardzo. Niemożliwe. Jesteś, misiu? No to fajnie. Dobra. Jeszcze jedna rundka dookoła. Zobaczmy, jak to wszystko tutaj działa. Naprawmy delikatnie nawet ranne ściany. Zawsze to się przyda. O. Biegam tak dookoła, bo tu z każdej strony ten atak jest. Po nim! Burza przybiera na sile. Tam bardzo fajnie zbudowane. O, dobra, dobrego gruchotacza.
Także działajmy, działajmy, działajmy. Cholerka. Pozostało 30 sekund. Nie. Odpalę może minigana. Dobra, będę strzelać. Nie zamykajcie gruchotacza. Niestety nie mogę. Nic z tego. Nic z tego. Nieźle, ale chyba potrzebujemy jeszcze trochę bluglutu. Tragedii nie było, ale też szału nie było. Dodaj bluglutu i przygotuj się na obronę furgonetki. Przygotuj się i użyj przełącznika. No ale daliśmy radę. Sprawdź na mapie nowe dane na temat burzy. O, przygotuj się i aktywuj ostatnią sekwencję startu. Kawałek ściany. Poprawię. Nie, nie mogę. Dobra. To co, panowie, poprawiamy najpierw, tak? Dobra, dobry pomysł. Niemożliwe. Dobra. Zobaczmy, jak tam w środku, w razie już ktoś wejdzie. Dobra, jest ok. Dobra. Może było tam jeszcze podłogę postawić taką przepołowioną. Byłoby trochę jeszcze trudniej potworkom, ale co za dużo, to niezdrowo. Nie jestem pewny, czy nie przekroczyliśmy limitu z budowaniem. Wydaje mi się, że tak, patrząc na tutaj ogrom tych budowli. Poszaleli chłopaki. A tutaj co? Żeby nie wchodziły w stworki tędy. No dobra, to i ja pomogę w tej kwestii. Zawsze to o kilka sekund dłużej. Dobra, przywołam sobie mój zrzut. Może będzie znowu czarny proszek. Już dwa razy pod rząd był. Nic z tego. Nie ma czarnego proszku, ale i tak jest fajnie. Dobra, kolejne sprzątanie. Dobra, dobra, dobra. Tutaj czarny proszek potrzebny. Jeszcze jedną zbuduję. Będę 10, będzie mi brakowało do 200. Dobra, na razie. Broń furgonetki. Bronię furgonetki. Ochoczo nawet. Znowu nie zauważyłem, jaki rodzaj burzy jest. Czy znowu ogniowa? Ogniowa, tak, dobra. To pozwolę sobie używać wodnej broni. Uwaga, fort jest atakowany! Z której strony? Pewnie czachomiotki. Bo słyszę ich krzyki. Tak jest, czachomiotka jest tam. Denerwujące nasienie. Gdzie masz czachomiotkę? A, tu jest. Podziwiam wasz entuzjazm! Sama do mnie przyszła. Czachomiotki zazwyczaj tak ochoczo nie przychodzą do mnie. Zazwyczaj to muszę ja je ganiać. Ale każda odmiana od reguły w przypadku czachomiotek to dobra rzecz. Dobra, wy tu jesteście we dwóch, to ja się nie będę wcinał. No tak przy tej bazie to niewiele się dzieje, muszę powiedzieć. O, ale za to idzie miniboss. Którędy? Tędy. Zmienię w takim razie chyba na tą, ten rodzaj broni. Na pułapki. Opuścić pozycję! Nie dam radę go tak zabić, panowie. Nie strzelajmy, czekajmy aż wejdzie w pułapki. Dobra. Wyrzutnia, pustaku! On tam sobie w tych pułapkach siedzi. Cholerka. Dobra. Weźmy zamiast tego. Ciskacze są oczywiście na broń białą. Podatne. Także przyda się, skoro przyszły. O, czachomiotka. Co to są za pułapki, że one tak słabo działają? 106 poziom tak słabo działa? A, bo to jest 25. No dobra. Czachomiotka? Tak. Dobrze słyszę.
O, tu wodne przychodzą. No dziwne, pomieszane wodne potworki z ogniowymi w jednej burzy. To dziwne by było. Mogło to być też tak, że to były takie randomowe stworki. Nie przyszły z burzy, tylko tak sobie spacerowały po świecie. Gdzie są te czekomiotki? Ładnie się ukrywają, niestety, muszę przyznać. Niestety dla mnie, na szczęście dla mnie. Ciskacz! Dobra. Kolejna czachomiotka za nami. Minuta. Minuta z kawałkiem. Jest fajnie. Myślę, że jest duża szansa w tym momencie już na wygraną. Proszę bardzo, jak te czachomiotki tam niszczą. Widzicie ten dach już jak mi zniszczyły? Gdyby nie ten dach, to już by biły w ten... w balon. Ale dobra. Dach się sprawdził. Opłacało się budować go. Co tu mamy? Cóż za stworki tu wchodzą tak wysoko? Ta broń, którą używam... Ona jest, ma bardzo duży magazynek, tak jak widzicie, aż 82 naboje. Szybko strzelna, szybko przy okazji zużywa oczywiście amunicję, ale jest trochę niecelna, trzeba strzelać w nią krótkimi seriami. Ewentualnie z bliska. Jeśli z bliska, to no to jest oczywiście bardzo dobrze działa. No dobra, czas jest odliczany. Zamienię sobie już na moje standardowe ustawienie broni, które preferuję. Czyli Nocturno, Grabasz i Bazooka. Zadanie dodatkowe wykonane. Gratulacje, drużyno. No i fajnie, fajnie. Bardzo się cieszę. Fajna misja. Ach, uwielbiam idealnie wystrzelone furgonetki. No ja też lubię idealnie wystrzelone furgonetki. Przyznaję. Ciekawi mnie, jaką będę miał teraz misję na fabule. Może się okazać, że będę już miał obronę schronu. Co byłoby tak średnio, szczerze mówiąc, mi na rękę, bo podczas eventu to wolałbym się jednak skupić na misjach eventowych niż na obronie własnego schronu. No ale z drugiej strony, jak już będę miał, no to tak będę czuł niedosyt, jeśli tego nie zrobię. Będę musiał jakoś to wypośrodkować w razie czego, no ale no nie gdybajmy, tak? No zaraz zobaczę. Tych misji mimo wszystko trzeba zrobić dużo, żeby dojść do kolejnej obrony. No, ale z drugiej strony już ich troszkę zrobiłem. Nie jest niestety napisane, tak jak w Deskogrodzie i w Kamiennym Lesie, ile jeszcze zostało do końca. Więc to trochę utrudnia, ale skupmy się na nagrodach. Punkty celeńca, punkty schematu, to wszystko jest bardzo przydatne. Widolce, no super sprawa i to jest za tą misję eventową. Aż do samego końca to jest moja misja fabularna. Cztery akty na baterie średnio mi się przydadzą, ale darowanemu koniowi nie zagląda się w zęby. I misja alarmowa, snajperka. Osa z lunetą. Fioletowa, nie będę z niej za często korzystał, bo korzystam już głównie z legendarnych. No i dobrze, wóz z żelaza zrobiony. Teraz będzie Ikar ze stali, także dzięki serdeczne, że byliście. Fajna misja, podobała mi się, fajna nagroda, widolce, co są zawsze przyjemna rzecz. Także pozdrawiam i do zobaczenia następnym razem.